Wszystko jest nie tak. Pogoda jest nie tak, plan jest nie tak. Pada deszcz, wszystko zalewa, jest zimno. Jestem w k***ny, po prostu mam doła, nie chcę mi się. No nie, no nie. Najlepiej by to wszystko rzucić w pis. Będziemy walczyć. O, ja. Co, budowa? Myślę, że jest. Myślę, że jest. Jest chyba. Jest 14 września. Ja się umówiłem z ekipą na wstępnie na 24. Udało się zorganizować ekipę po wstępnym ogłoszeniu na relacji, na Instagramie, na Facebooku. W ogóle mega odzew. Super dużo ludzi się zgłosiło, z 20 sztuk. Co prawda każdy ma inny termin. Dużo osób też po prostu pisało, że nie może niestety, bo albo praca, albo zaczynają studia. Myślę, że i tak się uda ogarnąć niezłą ekipę. Więc teraz mam te 10 dni na zorganizowanie wszystkiego. Noclegi, jedzenie, materiały, żeby jak już wszyscy przyjadą, to tylko składać to do kupy szybciutko i liczyć na to, że będziemy mieli piękne 3-4, może tydzień pogody bez deszczu lub przelotne opady są do zniesienia, bo możemy zawsze okrywać tę kostkę. No ale liczę na to, że nie będzie padało i nie będzie trzeba się co chwilę pieprzyć z zasłanianiem słomy, nie? Więc to na mojej głowie obecnie. Za chwilę też tam widać barakowóz Gabi. Idziemy zakładać papę, ostatnią warstwę, żeby już nic nie przeciekało. No i to chyba tyle. Chyba tyle. Lecę, glina leży, czeka na ekipę. Lecę, trzymajcie się, do zobaczyska. Józef, jak ty tu wytrzymujesz? O co pytasz? Przechodzę sobie obok tej ziemi, którą zacząłem uprawiać w tym roku. Patrzę na ten ogród. W sensie to jest to, czym się jaram. Regeneracja gleby, dżownice, rośliny, żywność. Tak naprawdę 80% czasu w tym roku poświęcam na budowę, no ale schronienie jest istotną rzeczą w przetrwaniu tutaj, szczególnie na zimę. No ale już bardzo bym chciał wejść tam, zamiast tu. Męczę to, jakby to też jaram się tym, strasznie się tym jaram. Budownictwo w tym roku to jest coś, co sporo mnie uczy. Ale ile można? Oj, szczególnie, że jak widać, on dopiero ledwo wyszedł spod ziemi w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Jest tylko fundament, drabinki i przygotowany materiał. Naprawdę nie widać jakiegoś spektakularnego efektu teraz.
wszystko ma nastąpić w ciągu 3 dni. A tu stałem 3 metrowy budynek z dachem. Wtedy pewnie będę się już jarał, bardzo będę się jarał. Zmieniam baterię w kamerze i koniec gadania, czas skręcać murwatę. Za mną stoi konstrukcja dachu, ustawiona już na murwacie. Testowo patrzymy, jak się zachowuje. Nadal nie została opuszczona do zakleszczenia. Patrzyłem, jakie ma kąty, jaki będzie spadek dachu. On jeszcze usiądzie niestety. Na środeczku piękny świetlik, przez który będzie wpadać słońce. No tak, to zaczyna już wyglądać. Pogoda najgorzej ładna, więc uśmiech na mojej twarzy też jest. Udało się przynieść rusztowanie. Ląduje ono już na budowie. 16 ramek powinno starczyć na wszystkie nasze chcianki, żeby złożyć tę konstrukcję później na dachu. Do Andrzeja jeszcze. Zaczyna padać deszcz, już więcej dzisiaj raczej nie wymyślę. Mam ze sobą jeszcze tam takie dwie belki, które spróbuję przyciąć na listewki, na kołki, na drabinki. Kołki, na których będę nabijał kostki słomy. Jutro też dość intensywny dzień się zapowiada, bo jest Hubertus w stadninie obok. Będę nagrywał z drona, więc też trochę czasu to zje. Mają przyjechać pierwsze osoby do pomocy. I w niedzielę startujemy, także jeszcze trochę przygotowań przede mną. Siema, cześć i czołem. Oto ten dzień, niedziela. Przyjechały pierwsze osoby. Nad ranem dojadą kolejne. Wow, ale być śniało. Placu budowy, jest ze mną Markus. Powstają już ściany. Są ściany, są futryny. Mamy sporą ekipę, jeszcze nie wszyscy na miejscu. No i lecimy dalej. Robimy Kuba, szybki. Co robisz? Co robimy? Robimy kurs szycia igłą kostek słomy. Potrzebujemy na wymiar, jeszcze pokażę, o co chodzi może. Mamy tu pustą przestrzeń między futryną a kostką słomy. Ta kostka jest za duża. Musimy skrócić tą. Jak to robimy? To jest taki szpikulec, taka duża igła do kostek słomy. Bierzemy sznurek rolniczy, przewlekamy. Przeciągamy. Kostka jest mocno skompresowana, więc nie chcę puścić za mocno. Nie wbijamy sobie w oko tylko, ani w żadną inną część ciała. Nożyk przecinam, igła w bezpieczne miejsce, nożyk także i teraz związuję. Na jednym końcu robię pętelkę, przewlekam. Kostka jest już ściśnięta, więc nie muszę jej za bardzo kompresować. Wystarczy, że zawiążę kolejną pętelkę, zwykły supełek. Przed chwilą zgubiliśmy igłę w stogu siana. Szukaliśmy jej 2 godzinki chyba, że dobrze jest pamiętać, gdzie się ją wbija. Dobra, i teraz sztuczka magiczka. Czas na magię. No i sznurki, które służyły jako pomocnicze i sznurki, które trzymają całą kostkę. Proszę ich nie pomylić. No to sposób. Mamy dwie kostki, ale chyba związaliśmy sznurek. Związaliśmy sznurek, tak. Cuda. Pewnie minimalnie minęły się i związały się 2 kostki. W każdym razie zależy nam na tej. Poświęcę tego sznura. Ją jeszcze zwiążemy.
kostka wylatuje. No i kostka. No wymiar, która trafił. Tak. Idealnie. Ta-dam! Elegancko. Zaczęło padać. Szybka akcja okrywania. Ładnie przykryte. Ściany bezpieczne. Zerzyca się nas z tamtej strony, więc tu nie powinno za dużo zmoknąć. Mam kostkę. Za mną widać już kostki słomy. Zostawiłem ekipę przy cieście i kawce, herbatce. Lecę załatwić podkładki pod wkręty. Po prostu dzieje się, nie ogarniam. Znaczy nie ogarniam, ogarniam wszystko. I przez to, że wszystko ogarniam, to już nie ogarniam. Nie potrzebuję kawy, totalnie nie potrzebuję kawy. Myślałem, że to będzie trunek. Napój, który będzie musiał mnie wzmocnić, ale po prostu latam tak nabuzowany, że muszę dzielić energią. I mam mały włos i się rozdwoję, kura. Rozdwoję albo rozstroję. To jest to, co się wyprawia w kuchni teraz, nie? Ciasto. Podeczki. Ciasto. Więcej ciasta. Pirogi, to są pirogi. Babeczki, zapasy. Idziemy. Jedzenie. To jest dobry test. Filmuję, no. Jakbyś spadł przypadkiem. Bo coś czuję, że ściana nie poleci. Siemaneczko. Jestem zmęczony jak cholera. Jest Zenek i czeka na ciasto. Jutro pogoda zapowiada się na deszczową, więc nie wiem, czy pójdzie nam tak dobrze jak dzisiaj. Jedna strona jest już prawie po sam sufit, więc jest świetnie. Nie poszło też tak szybko, jak myślałem. Zmykam zaraz, idę spać. Dobrej nocki wam życzę i do jutra. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Na razie. No co za szatan? Co za szatan? Posikał mi właśnie kosteczkę. Jestem w stodole u sąsiadki. Misiu! Misiak po prostu szaleje. Patrzę ile kostek jeszcze mam do dyspozycji. I okazuje się, że jest ich jeszcze cała sterta. Myślałem, że więcej ich pójdzie, więc mamy spory zapas. Możemy zatykać dziury i wybierać te lepsze kostki, rzeczywiście, spokojnie. Rex, chodź, nie sikamy. Dawaj, na dwór. No. Jesteśmy na budowie. Widzę, że tam podwiało trochę górę kostki. Ukrywaliśmy tylko wierzch, tak naprawdę, konstrukcji. Ale kostka jest sucha. Więc jest bardzo dobrze. Przy większej ulewie mogło być różnie, ale jest bardzo spoko. No, bajka. Dzisiaj jest dużo mniej osób. Jest też, ma być dużo silniejszy wiatr, mają być opady deszczu, takie pojedyncze chmury burzowe, nie, chmurki deszczowe raczej, które będą pewnie nas zaskakiwały co jakiś czas. Będziemy pewnie działać po jednej partii ściany, żeby nie odkrywać wszystkiego w razie deszczu. Nie ma nas tyle, żeby tak szybko i sprawnie teraz to okryć.
Nie ma co czekać, start. Pomidory zarobiste, żeby jeszcze ze 2 miesiące miały, to by pierwsze. No siemaneczko, przetrę trochę obiektyw. Za mną już piękna konstrukcja, wieje dzisiaj jak cholera. Mam nadzieję, że zdążymy postawić dzisiaj murłatę na końcu, na zwieńczeniu, wieniec. I będzie można jutro stawiać dach. Jak dla mnie jest mega, jest zajebiście, nie zamieniłbym tego na nic innego. Nie robiłbym konstrukcji drewnianej, dom jest gigantyczny, można postawić dużo mniejszy i stabilniejszy, ale on i tak jest stabilny. Po tym można chodzić, pewnie wielu się ze mną nie zgodzi. W sensie, a propos stabilności tych, co budują. Bo ciągle mi narzekają. Ale tam po tej ścianie można przejść. Ona się giba, co prawda, ale nie tak jak myślałem, że będzie chodzić. No i co, no i co? Ścianów mamy. Raz, dwa, trzy. Czwarta sztuka zaraz. Piąta, szósta. I będzie można kłaść. Idzie ekipa, więc kończę nagrywać. Bierzemy się do roboty. Mamy dom! Prawie już. Dobra, znowu szybka akcja, tym razem jest ze mną poziomka, nie wiem co ona ode mnie chce. O Jezusku, zapomniałem o paszy. Dobra, mam już paszę. Wszystkie czekają, co za świry. Co za świry, tam. Poziomka. Dawaj na zewnątrz. Chłopacy wyciągają na razie ścianę, żeby ją wyprostować. Druga ekipa zaciśnie pasy na murłacie. Chcą wyprostować i docisnąć. Później polecą sznurki. No teraz wam coś opowiem, bo popełniliśmy bardzo drastyczne, popełniliśmy. Mówię. Powtarzam wszystkim. Popełniliśmy bardzo duży błąd. Tak naprawdę to ja go popełniłem. Bo nie pomyślałem. Otóż konstrukcja wspierająca pierwszą belkę w dachu samozakręcającym się w tym przypadku powinna być na zewnątrz tego okręgu, nie wewnątrz, gdyż teraz blokuje nam możliwość wsadzenia ostatniej belki. Będziemy patrzyli, gdzie ją nam wyda. Prawdopodobnie to jest ten obszar, gdzie stoi ta belka. Więc nie róbcie tak. Ta belka powinna iść na zewnątrz, to mamy miejsce, żeby je wsadzać, nie?
Nie, mówię do kamery. Ja wiem. Przyjąłem cię posłuchać. Idzie ostatnia belka. Siemaneczko. Szybki update'ik. Oczywiście. Gdzie? Wielki szał. Wszystkie czekają. Wszystkie nadchodzą. Zboże z ciecierzycą. Z dynią i z cukinią. Proszę bardzo. Dobra, nie będziemy patrzeć jak kury jedzą, zaraz wam opowiem. Mam już jaja, wracam na śniadanie. No słuchajcie, postawiliśmy wczoraj konstrukcję dachu, trochę to trwało. Musieliśmy przygotować jeszcze ściany. Myślałem, że od rana już tam zaczniemy stawiać krokwie. Ale okazało się, że nie, że trzeba jeszcze trochę popracować na górze z murłatą, poupychać słomę, wyprostować ściany, skompresować, ale teraz za to ściany są tak stabilne, że... No nie wiem, co musiałoby je przewrócić. Na początku się śmiali, że jak się piany oprze, to wyleci. Więc nie będzie można u mnie robić imprez alkoholowych, ale myślę, że spokojnie mogą się opierać i cztery osoby. Tym bardziej jak dojdzie ten gliniany. No. Postawiliśmy krokwie. Było, serce mi tak waliło chyba jeszcze. Się tak nie bałem w życiu. Zenka trzeba wypuścić. Zenuś? Lecimy dalej z budową. Dzisiaj łaty. I pokrywamy dach siatką. Zobaczymy, czy uda się dzisiaj więcej zrobić. Także miłego dzionka wam życzę i finiszmy. Nie no, niech będzie. No tak, że się trzyma tu przecież. Są podwójni. Dobrze. Jestem właśnie na dachu. Na dole Krzysiu z belką. W środku uciekła mi ekipa właśnie. Ale montujemy odkosy do tych belek. Nie wiem, czy będzie widać. Tam, czyli teraz montujemy ją tutaj na środek. I na to będą szły łaty. Przerwa się. Zaczęła? Zaczęła, bo narzędzia potrzeba. Oporna? Oporna. To nie dobrze. Nie wiem, czy byś chciała podróż. Znaczy, ja się staram, tylko tak wychodzi. Gitarę masz marynie złotych? A masz gitarę ze sobą? Mam. To dzisiaj musisz zagrać. No mogę, myślałem tak. Zrobimy jakąś taką celebrację, może bliżej końca. To jeszcze daleka droga. Bliżej końca tygodnia. A ja bym chciał dzisiaj coś usłyszeć. No. Jak Krzysiu poczuje. Klimat?
Spadam. Ja to idę na Generalnie, w sensie, że na zewnątrz. No. Tak, nie w tym salonie. Tak. Bo ci będzie latał wiatr, nie? Tak, w sensie ja w ogóle chciałabym jeszcze zabudować tam. Dookoła, nie? W sensie, żeby zabudować. Wiertarem podpiętą pod prąd, oddajcie nam zielony ląd. Chciałbym zbudować ci gliniany dom z widokiem na tysiąc łąk. Zbudować ci gliniany dom, pełen okien i drzwi. Chciałbym zbudować osadę, lecz sprzymierzeńców brak mi. Mam tylko gitarę podpiętą pod prąd, nie sposób nią drewna ciąg. Chciałbym zbudować ci gliniany dom, piosenka to pierwszy krok. Dio dam. Śpiewają z tobą. A, to jest... To chórek. Solo. Solo na przykład. Gawek to gra, Andrzej. Zbudować ci gliniany dom, w pobliżu będzie stał dom. I dalej będą akacje, graby, no i gęsty klon. Poznamy ludzi gotowych jak my, będziemy pracować po świecie. Stworzymy dobrą osadę, wierzę w to bardziej od dziś. Jeśli się wydawało, że to jest niżej do śpiewania, to nieładnie. Nie wiem, ile będzie widać. Zaczęło padać. Jestem na szczycie. Leje. Akurat zdążyliśmy okryć cały dach plandekami. Zostawiamy to na noc. Okulus zostaje otwarty. Zaświecisz chwilę na dach? Dobra. Idę do was w odwiedzinki. Hejo. Jak zabawa? No super, adrenalinka była. Źle to rozkminiłeś. Ale deszcz idealnie spadł, nie? Dla kota.